Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Agromati. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest to w sumie taka zapomniana seria, jak kiedyś ktoś pamięta lub nie. Była taka seria, że pokazywałem niewydane mody, omawiałem je, coś mówiłem o nich i tak dalej. No i ta seria powraca. My dzisiaj na dzisiejszy odcinek takie 4 mody do prezentowania. Będą jeszcze dwa odcinki. W kolejnym odcinku raczej będą Bizon oraz Sipon z panelem IC, tam więc zapraszam. Standardowo w tych odcinkach komentarze są wyłączone, ponieważ dzieci proszą o link, a są to mody nie moje, nie wydane, a ja modów nie rozdaję. Możliwe, że coś z tych modów może zostanie wydane, na coś się może uda zgodę zdobyć, a więc macie tam linki w opisie do filmu, łapkujcie tam i dzięki tam łapkom po prostu coś może wydamy. Na dzisiejszy odcinek przygotowałem sobie 3 traktory oraz przewracarko zgrabiarkę. A więc zacznijmy sobie od największego traktora, jest to Ursus C385, taka wersja. Mamy to potwierane dachy i to wszystko. Taką chodzi. Ruchome biegi, gaz, wszystko ruchome, ten jest fajny traktorek. Rozpędzimy się, 28 wyciąga. No taki średni traktorek, fajny, moim zdaniem jest ok. Szkoda, że to nie jest, mówię, na pełnej IC ani na nic, tylko po prostu są takie potwierane te rzeczy w dżansie. Ale zawsze coś taką się prezentuje, jest on niewydany. Jak coś dobrze pamiętam, zawsze ta seria miała więcej ciągników i maszyn na jeden odcinek, ale 4 maszyny to też grubo. Dalej posiadamy Ursa C360, takiego ładnego, z takim żółtym dachem, no fajnie zrobiony. Jest to oczywiście Edit Ursusów Drivera, bo kogoby innych. Tak on się prezentuje, wiadomo, pedały gazu, to wszystko jest ruchome, biegi, tam więc no. Tak on się prezentuje, no nic więcej o nim powiedzieć. Pokażę te maszyny też w sklepie na koniec odcinka. No a teraz idziemy do Ursa 4011. Mogliście go zobaczyć już na kanale, chyba moim, na jakichś live'ach, tak więc taką się prezentuje. Jest to też ten sam Urs, tylko przerobiony na inny model, ale no 40 w miarę jakoś wygląda, nie ma tragedii. No i posiadamy z tyłu taką polską, wiecie, przyczesarką z grabiarkę, taką, że możemy ją grać do tyłu oraz do przodu. Ogólnie jest to też edycja chyba tego SIP-a. Pokażę to teraz w sklepie w sumie, bo czemu nie? To zacznijmy sobie od przycząsarki. Tak się ona prezentuje, mówiąc, to jest edycja SIP-a, no takie tekstury, takie a la polskie, takie jakby AgroZetto miało chyba być, tam jest, no jakoś to wygląda. Nie ma tragedii. Teraz mówię, to zostawcie apeczkę w górę i udostępnijcie ten film, gdzie się da, bo niestety YouTube nie zasięgi. Do posiadamszego Ursusa możemy mieć błotniki, bez błotników, konsola ładowacza, że możemy mieć tura. W sumie z turem ten czujnik będzie moim zdaniem fajnie wyglądał. Ustawienie kół, szerokie opony lub obciążniki opon. Dalej mamy Ursusa z naszą 40. Mamy tutaj wybór kolorów, wszystkiego, wiadomo, korpusu, błotników, maski, no, obciążników w kołach, no wszystkiego czego się da. Tak to wszystko się prezentuje. Oczywiście koła wybierane. Jakie koła mają być, obciążniki opon szerokie i w ogóle wzór. Tutaj mamy te trójkąty i te duperele, te wzmocnienia i w ogóle kabiny wszystkie. Może mieć taką nietypową, nie musi być to puszka, ale wiemy, na 40 były najwięcej z puszką i moim zdaniem z puszką to najlepiej będzie wyglądało. Konfiguracja w silnikach mamy też, może mieć tura, tak o. No i jeszcze mamy jedną 60 oczywiście, którą trzeba najpierw znaleźć, a to jest niełatwe. Spośród tyle mod. O, jest ona. Też mamy turę, mamy tutaj, wiadomo, konfigurację silników, kabiny. Taką ładną żółtą, taką. Takiego fajnego naglaka, fajnie wygląda z tym naglakiem. Taką, o. Coś tu z dachami się jeszcze chyba popsuło. No ale wiadomo, to jest fazie roboty, wzory jakieś te same co miałem, mówię, to jest ten sam, tak, po prostu 60, tamta była 40. No i tak te maszyny się prezentują, więc mówię, zostawcie apeczkę w górę pod filmami, a możliwe, co zostanie wydane, jak będą oczywiście zgody, bo tych modów jeszcze będzie pełno, więc nie mówię, że akurat te zostaną wydane, ale jakieś tak, oczywiście ze zgodami, bo bez zgód nie wydajemy, tam też dziękuję koledze za maszyny na testy, ponieważ te maszyny nie są moje, ja ich nie zrobiłem, są to maszyny na testy, żeby przetestować. Będą te maszyny oczywiście na live'a, tam jest co. Zostawcie apeczkę w górę, udostępnijcie film, tam jest co. Do kolejnego odcinka, na razie, cześć!